Ukazał się 10. numer rocznika Zeszyty Kolneńskie. Jubileuszowe spotkanie było okazją do podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym w przygotowanie wydawnictwa. Pamiątkowe statuetki otrzymali przedstawiciele samorządu Kolna, gminy i powiatu kolneńskiego oraz firmy wspierające finansowo to przedsięwzięcie. W najnowszym wydaniu rocznika opublikowane są materiały Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Kolnie z lat 50. Wspomnienia mieszkańców miasta z II wojny światowej. Znalazło się także miejsce na kącik literacki i kronikę działalności Towarzystwa Jana z Kolna, wydawcy zeszytów. Uczestnicy w czasie spotkania w sali klubowej hotelu Kolnus wysłuchali prelekcji Mirosława Grzyba, prezesa Związku Kurpiów, poświęconej kulturze kurpiowskiej. Jeśli chodzi o kulturę kurpiowską, tym się wyróżnia na tle innych regionów Polski, że kultura ta jest autentyczna, że jest autentyczna, no dzięki Bogu zachowała się. I oczywiście ona wymaga pielęgnowania, nauczania młodych, gdyż no wszyscy jesteśmy w takim okresie, kiedy już zaczynamy się posługiwać językiem angielskim powszechnie i tak dalej. Dlatego też stowarzyszenia, które działają na Kurpiach, starają się, żeby czy w postaci różnego typu uroczystości czy lekcji przekazywać z pokolenia na pokolenie te umiejętności. Które elementy kultury są charakterystyczne dla Kurpiów? No więc tutaj na pewno palmy kurpiowskie na całą Polskę słynne. Ale to jest również mnóstwo innych rzeczy, bo to jest wycinanka kurpiowska. Wycinanka kurpiowska, która jest niepowtarzalna w Polsce, to tak tylko dla przykładu powiem, to są leluje, to są gwiazdy, to jest las, to jest plastyka tak zwana obrzędowa, czyli to są byśki, nowelatka, lepione rzeczy z ciasta. To są również stroje kurpiowskie niepowtarzalne. Ciekawa rzecz, że coraz więcej młodzieży chodzi w tych strojach, w niektórych kościołach. Powszechnie, tak można powiedzieć, powszechnie dziewczęta w strojach kurpiowskich przystępują do Komunii Świętej czy bierzmowania, myszyniec, taki kadzidło na przykład. Procesja Bożego Ciała, no jedna z najpiękniejszych, tak myślę, na Kurpiach jest w myszyńcu i w kadzidle. Kiedy niosą obrazy, kiedy to jest sznur, to jest kilka, nawet nie kilkanaście, to jest kilkadziesiąt po prostu obrazów i idzie w jednym szeregu. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski oglądać. Wydarzeniem była także prezentacja projektu edukacyjnego i filmu przygotowanego przez nauczycieli i uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego w Kolnie. Będzie to film dokumentalny, nagrodzony w Białymstoku podczas festiwalu filmowego Anim Akcja. Otrzymał drugie miejsce oraz nagrodę dziennikarzy Gazety Wyborczej, oddział Białystok. Na dzisiejszej prelekcji również dokonam krótkiej prezentacji multimedialnej dotyczącej realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie projektu Nigdy Więcej Wojny. Projekt trwa od roku 2012. I realizowany jest nadal. Co więcej, inicjatorem projektu jest pan Bert Anike, mieszkaniec Hildburghausen w Niemczech. Pan Bert Anike przekazał nam kopię aktów zgonu. Kopia aktów zgonu dotyczyła powieszenia w lesie na terenie Niemiec 20 młodych Polaków. Był to odwet za zamordowanie Niemca z rąk Polaka przymusowego pracownika. I pod byle pretekstem wybrano 19 więźniów obozu Buchenwald i powieszono ich w lesie nieopodal Poppenhausen. Pan Bert Anike w latach 90. miał dostęp do kopii aktów zgonu i realizując wspólnie projekt poprosił o odnalezienie rodzin w Polsce, rodzin ofiar na podstawie przekazanych dokumentów i danych zawartych w kopiach aktu zgonu. Z wydawnictwem stale współpracują m.in. Waldemar Brenda, dyrektor oddziału IPN w Olsztynie, Leszek Czysz, nauczyciel w szkole podstawowej w Lemanie, Marian Krysiak, wykładowca akademicki, profesor Izabela Nowicka, prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Jan Truszkowski, sybirak, emerytowany nauczyciel liceum w Kolnie.